Drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki, mam wam do przekazania jedną kluczową, największą tajemnicę. Jeżeli chcesz się kochać z facetem, to aby się kochać z facetem, to należy się pokochać. Należy wpierw pokochać samą siebie ze wszystkimi swoimi, jak mawiał Szekspir, krostami i wągrami. Wpierw popatrzeć na siebie jak na człowieka, jak na dzieło Boże, zobaczyć wszystkie, co się ma, te krosty i wągry. A potem dostrzec swoje wspaniałości. Podejść do siebie z dystansem. Taka jestem. Jestem dziełem Boga, dziełem natury, w zależności od wiary. I ja też mam prawo siebie zaakceptować. Jak siebie zaakceptujesz, to dalej pójdziesz jak burza, albo jak dwie. Nie jest możliwe być związaną i iść do przodu. I słuchajcie, drogie, umiłowane, ukochane pochwiczanki, mówię to do was dzisiaj, świadom tego, co mówię i tego, że do was mówię. I chcę wam przekazać najważniejszą rzecz, drogie, umiłowane, ukochane pochwiczanki. Zacznijcie się kochać, bo jak się pokochacie, to wam wszystko wyjdzie. Drogie, umiłowane pochwiczanki, ponieważ jesteście najinteligentniejszymi kobietami w tym kraju. Zrozumcie wreszcie, że to, co do was mówię, to mówię nie tylko do was, to mówię do wszystkich ludzi na tym świecie. Jeżeli chcesz być kiedykolwiek szczęśliwy, człowieku, to zacznij od pokochania siebie. Kropka.